Od ponad 2 lat działa w Budapeszcie pierwsza kawiarnia założona przez osoby niepełnosprawne. Pracują w niej ci, którzy borykają się z pewnymi ograniczeniami. Przyrządzają i podają dania i napoje. Współpracują też przy tworzeniu karty dań. To miejsce z jednej strony daje pracę tym, którzy z trudem zdobyliby ją sami, z drugiej zapewnia prawdziwy, codzienny kontakt z osobami niepełnosprawnymi. W kawiarni Nie poddam się kelnerzy są wyjątkowo mili i uważni. Uśmiechają się tak często jak nigdzie indziej. Budapeszteńczyk Robert Radwański pracuje tu od roku. Znalazł zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. 5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie, na różnych zmianach, jest kelnerem w kawiarni Nie poddam się. Tutaj zamówienia składają klienci. On natomiast zanosi tace do stolików. Robert jest niepełnosprawny intelektualnie. Uwielbia swoją pracę. Od stycznia pracuję w kawiarni. Bardzo lubię tutaj przychodzić. Jestem kelnerem. Zwykle noszę kawę, napoje orzeźwiające, herbaty, ciastka lub kanapki. 3/4 współpracowników kawiarni stanowią osoby niepełnosprawne, a chętnych jest coraz więcej. Chcą pracować w kuchni albo jako kelnerzy. Monika Demeter chciała być kelnerką. 30-letnia autystyczna Ewi to najsprytniejsza baristka. Codziennie z jej rąk wychodzi około 23 różnych orzeźwiających napojów. Ja zgłosiłam się do kuchni i jakoś tak trafiłam za ladę. Nie żałujesz? Nie, według mnie to dużo lepsze. Co lubisz w tym najbardziej? Lubię przyrządzanie kawy, to dużo bardziej interesujące według mnie. Kawiarnia Nie poddam się powstała po to, żeby zapewnić miejsca pracy dla młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności. Szabolc Pap, jeden z pomysłodawców, sam jest niepełnosprawny ruchowo. Uważa, że nie chodzi o skupianie się na ciężkim życiu niepełnosprawnych, ale o pokazanie, jak bardzo są wartościowi. Są koledzy z niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami słuchu, autystyczni, upośledzeni ruchowo, słabowidzący. Są tacy, dla których to pierwsze miejsce pracy i tutaj się spełniają. Są tacy, dla których nie jest to pierwsze miejsce pracy, ale czują się tutaj bardzo dobrze, bo kawiarnię traktują jak swoją. Podajemy ludziom na talerzu nie tylko kawę, ale również miłość, uśmiech, przekaz, że można być na tym świecie szczęśliwym. Rika od początku jest stałą klientką kawiarni. Długo nie wiedziałam, kto w jakim stopniu jest niepełnosprawny, bo nie na to zwracałam uwagę, tylko na to, że ktoś zawsze mówi tu na zdrowie, tak jak Robi czy Monika. Nie myślałam, że mają jakąś niepełnosprawność. Wiele razy jest tak, że gdy widzą, że przychodzę, już przynoszą mi ulubione krzesło. Tak to jest, zwracają uwagę na człowieka. Kiedy na przykład przez tydzień nie przychodziłam, bo chorowałam, pytali, dlaczego mnie nie było. Brzoskwinie kto zamawiał? Jest bardzo wielu takich stałych klientów, którzy wracają dlatego, że czują, że tutaj jest jakaś wartość dodana, jakiś plus. Czują, że tutaj pracują osoby, które borykają się z różnymi ograniczeniami, ale nie tak są postrzegane jako niepełnosprawne, tylko jako pełnowartościowi ludzie. Oprócz zatrudniania osób niepełnosprawnych, kawiarnia jest miejscem, w którym organizowane są warsztaty i festiwale kulinarne. Pojawia się wtedy wielu różnych gości, którzy nawet nie podejrzewają, kto tutaj pracuje. Przyszedł mój znajomy i nie wiedział, że to lokal gastronomiczny obsługiwany przez osoby niepełnosprawne i zdziwił się, że są tutaj chorzy na chorobę Downa lub autystyczni i że są oni z reguły weseli i uśmiechnięci. I dziwili się, że tak ich tu oczekiwano, tak jak zwykle chcielibyśmy, żeby ktoś na nas czekał. Mieliśmy taki program, integracyjne fotografie. Przychodził profesjonalny fotograf, profesjonalna makijażystka, profesjonalny fryzjer i pełnosprawni malowali niepełnosprawnych. Później powstawało zdjęcie na stronę do kalendarza. I okazało się, że nieważne, czy jesteś pełnosprawny, czy niepełnosprawny, i tak można z ciebie wyciągnąć maksa.
Kawiarnia Nie poddam się pozbawiona jest barier. Tutaj każdy ze swoją niepełnosprawnością może być bliżej ludzi. Również ci, którzy rzadko znajdują zrozumienie. Wszyscy, którzy tutaj pracują, deklarują, że nie chcą współczucia, tylko współpracy, bo jak widać, potrafią i chcą pracować.